wygrane, prawda? Panie Henryku, jakie wyniki konkursu? Oddaję panom głos. No, to już widać, słychać, nawet czuć, jak piana ładnie tutaj trzyma się u góry. Przebili naszych polityków i piana będzie się trzymała do następnej, bicia piany w następnym roku. I to jest, proszę Państwa, to, czego jeszcze nie zdradziliśmy. Konkurs jest dwuetapowy. W drugim etapie należy trzymać tą pianę przez 90 minut. A więc wszyscy muszą zamrzeć i słuchać, żeby piana nie opadła. A umiejętność słuchania piany to jest ten cenny dar. Od Państwa brawa i chwilę dla fotoreportera. Proszę Państwa, chciałbym wręczyć tę oto nagrodę zwycięzcom. Przy mikrofonie fantastyczny muzyk, znakomity artysta, który wykona cudowne przeboje i standardy jazzowe i nie tylko. To będzie Marek Bałata. Zapraszam dzisiaj 19:30 Marek Bałata na scenie w towarzystwie Wrocław Big Bandu pod dyrekcją Zbigniewa Czwojdy. Najlepsi muzycy, sekcja dęta rytmiczna, kilkadziesiąt osób na scenie. No i ten piękny wieczór, piękna pogoda. Mam nadzieję, że Państwo będą nam towarzyszyć. Wrocław Big Band i Marek Bałata. Proszę te informacje przekazywać SMS-em wszystkim tym, którzy chcą posłuchać najpiękniej śpiewającego mężczyzny w Polsce. Tu nie mam najmniejszych wątpliwości, z dumą będę o tym Państwu mówił, bez żadnej przesady reklamowej. 19:30 z minutami Wrocław Big Band i Marek Bałata na wisienkę tej Europy na widelcu. A do tego czasu, proszę Państwa, zostało jeszcze kilkanaście minut do rozstrzygnięcia kilku niezwykle ważnych konkursów, które odbywają się każdego roku w ramach naszej Wielkiej Biesiady. Te konkursy nie tylko w internecie, ale również na terenie naszej imprezy. Mogą Państwo, bo mają Państwo jeszcze 10 minut, by odnaleźć stewardesy Eurolotu, który dla Państwa ufundował rodzinne loty do Gdańska i z powrotem. Dla całej rodziny, na całym pokładzie. Dwa takie zaproszenia. Jeszcze 10 minut, by coś takiego, proszę Państwa, wygrać. Za mniej więcej 15 minut od 17:30 losowanie. Stewardesy, Państwo spojrzą w swoją prawą stronę, to te piękne dziewczyny. Jeszcze zostało kilkanaście, kilkadziesiąt ostatnich kuponów. Proszę szybko podejść i zapisać się na loty do Gdańska. Spokojnie w kolejce, bez nerwów, dla każdego wystarczy, ale to ostatnie kilkanaście minut, by usłyszeć za jakiś czas słynny kapitan Kowalski. Witam na pokładzie pierwszego rejsowego lotu z Wrocławia do Gdańska po tylu latach czekania. Loty z Wrocławia do Gdańska. No wreszcie.